Jeszcze dwa lata temu miasto miało 370 milionów dochodów i 367 milionów wydatków. Rok 2018 to już 452 miliony wpływu do kasy. Ale 476 milionów z niej wydano. Skąd biorą się budżetowe pieniądze? 106,5 miliona złotych to subwencje. Niecałe 141 milionów pochodzi z dotacji, a pozostałe ponad 204 miliony to dochody własne miasta, na które składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody zmienia komunalnego i innych źródeł. Najwięcej jednak do miejskiej kasy wpływa z udziału w podatku dochodowym mieszkańców? I firm. W 2018 roku spłaconego przez nas podatku dochodowego miasto uzyskało niemal 80 milionów złotych. Z każdej złotówki podatku płaconego przez mieszkańca suwałk 32 grosze miasto wydało na oświatę i wychowanie, 17 groszy na rodzinę, a 14 groszy na transport. 7 groszy poszło na sport, 6 na pomoc społeczną, 5 groszy wydano na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną. Tyle samo na gospodarkę mieszkaniową. Utrzymanie administracji publicznej pochłania 4 grosze z każdej złotówki, 3 grosze wydajemy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, po dwa grosiaki idą na bezpieczeństwo publiczne z ochroną przeciwpożarową i edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe 3 grosze idą na ochronę zdrowia, pozostałą politykę społeczną i turystykę. Na szczęście nie przejadamy wszystkiego. W 2018 roku na inwestycje wydano z miejskiej kasy 105 milionów, najwięcej prawie 20 na budowę tzw. trasy wschodniej. Ulica leśna od Krakowskiej do utraty pochłonęła trochę ponad 15 milionów. 12 kolejnych zainwestowano w halę na Zarzeczu. Blisko 6 kosztowała termomodernizacja przedszkoli. Trochę mniej wydaliśmy na lotniska. Inwestycji było znacznie więcej, ale ich jednostkowe wartości są niższe niż 5 milionów złotych. Ważną i przynoszącą oszczędności inwestycją była modernizacja miejskiego systemu oświetlenia ulic. Wydano na to ponad 2 miliony, dzięki czemu znacząco spadnie zużycie energii elektrycznej. Rok 2018 był też znakomity w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej. Miasto skorzystało z 35 milionów złotych dotacji europejskich a jak gospodarowaliśmy naszym obywatelskim budżetem najwięcej bo ponad 1,5 miliona. W 2018 roku poszło na budowę ścieżki pieszorowerowej i oświetlania na ogródkach działkowych Jaćwing, malinka i borówka 450 tysięcy złotych pochłonęła budowa ulicy Falka, niecałe 155 tysięcy Aleja Osiedla Hańcza. Na projekt Aktywnie i Zielono na Witosa 4A wydano 120 tysięcy, a na plac zabaw przy Putry 5 106 tysięcy. To tylko największe wydatki. Wśród tak zwanych małych, miękkich projektów najtańszy był Klub Blusa i Szkoła Cukrzycy.